Będziemy mówić dzisiaj, jak mówię, o najgorszych błędach, jakie popełniają uczący się niemieckiego, ludzie, którzy się uczą niemieckiego. Gdyby ktoś nie wiedział, to informuję Was, że nazywam się Agnieszka Drumer. Tak czy siak muszę tu powiedzieć parę słów o mnie, bo okazuje się ku memu zdumieniu, że są osoby, które trafiają na mnie przez YouTube i po prostu nie wiedzą, że istnieję, że jestem na Facebooku i tak dalej, także krótko parę słów o mnie. Myślę, że większość z Was wie, kim jestem, ale tak, strzeżonego. Jestem germanistką oczywiście, uczę niemieckiego od bardzo dawna, od kilkudziesięciu lat, naprawdę to jest niesamowite. Wiele lat mieszkałam w Niemczech, ponad ćwierć wieku w sumie, napisałam kilka podręczników. Prowadzę intensywne życie online, jak wiadomo, właśnie na Facebooku, mam tam sporo fanów, piszę bloga, piszę newslettery. I moim, myślę, największym takim osiągnięciem zawodowym do tej pory jest portal metodaad.pl, metoda Agnieszki Drumer. To jest taki łopatologiczny kurs niemieckiego. Gdyby ktoś jeszcze nie znał, w co wątpię, to zapraszam, tam jest kilka lekcji za darmo, można sobie zobaczyć, jak to jest zbudowane i ewentualnie tam się uczyć dalej, jeżeli ma się ochotę. Jak mówię, napisałam kilka książek do niemieckiego, podręczników. I wiecie, no, uczę tego niemieckiego już od tylu lat, że powtarzają się różne takie błędy. Ludzie po prostu są ludźmi i większość z Was, większość z tych, którzy się uczą niemieckiego, robią dokładnie te same błędy i tak sobie pomyślałam, że opowiem Wam o tym, może Wy już ich nie zrobicie, bo jak już będziecie wiedzieć, żeby tego nie robić, to jest większa szansa, że nie zrobicie. Nie mówię, że każdy z Was robi wszystkie te błędy, bo to by było trochę tragiczne, ale myślę, że każdy, kto dzisiaj tutaj z nami tą godzinkę, czy może nie całą godzinkę pobędzie, zobaczy, że co najmniej jeden, a pewnie nawet kilka, też takich błędów właśnie robi. Dlatego posłuchajcie uważnie i spójrzcie tak krytycznie na swój proces nauki. Myślę, że po tym dzisiejszym webinarze będziecie do tego, mam nadzieję przynajmniej, podchodzić tak trochę lepiej, tak skuteczniej. Te błędy są w różnej, znaczy w kolejności niekoniecznie takiej ważności. To nie jest tak, że ten pierwszy błąd jest najgorszy, a jedenasty jest najmniej ważny, czy odwrotnie. One są po prostu, powiedziałabym, dosyć równie ważne, tak? Zgromadziłam je tutaj niekoniecznie od tam pierwszego do jedenastego. Posłuchajcie po prostu, co mnie się wydaje takie najbardziej krytyczne w nauce niemieckiego. Zaczniemy oczywiście od mojego ulubionego tematu. Kto mnie zna, to pewnie wie, o czym już to powiem. Otóż, słuchajcie, ja napisałam kiedyś książkę Pokochaj niemiecki, co było tytułem bardzo prowokacyjnym, bo jak można napisać podręcznik do niemieckiego Pokochaj niemiecki? Ale naprawdę, jeżeli coś się lubi, jeżeli się coś autentycznie lubi, to tym łatwiej się jest tego uczyć. Jeżeli ktoś lubi jakąś piosenkę, to sobie ją nuci i chętniej słucha, bo ją po prostu lubi. Jeżeli nie lubi, no to nie słucha, nie nuci i w ogóle nie ma z tym dalej nic do czynienia, prawda? Ja wiem, że nie każdy może pokochać niemiecki, bo nie każdy no po prostu chce, nie każdy mu się aż tak bardzo podoba ten język. Niektórzy chodzą na zajęcia niemieckiego, bo nie wiem, bo mama kazała, albo bo muszą, bo chcą wyjechać do Niemiec i po prostu jest im potrzebny ten język i nie zastanawiają się w ogóle nad tym, czy ten język lubią, czy ten proces nauki niemieckiego lubią, czy nie lubią, czy ten język niemiecki lubią, czy nie lubią. I słuchajcie, jeżeli człowiek sobie wmawia, że niemieckiego nie lubi i on jest taki trudny, okropny, obrzydliwy i tak dalej, to będzie się go uczył trudno, obrzydliwie, powoli i ciężko. Jeżeli ktoś lubi niemiecki, uwaga, albo sobie to wmawia, to będzie się go uczył łatwiej. Ja wiem, że to brzmi trochę tak dziwnie, żeby sobie wmawiać, że się kocha niemiecki, czy tam lubi niemiecki, już dobra, z kochaniem jak kochaniem, ale przynajmniej polubić go, to naprawdę będzie Wam łatwiej, bo w tym momencie się w człowieku wytwarza taka pozytywna energia, pozytywne zainteresowanie danym tematem i dlatego naprawdę podejdźcie do tego jako do takiej przygody życiowej, że nauczę się czegoś fajnego, to mi się przyda, to będzie fajne, będę mógł jakieś książki czytać, albo internet przeglądać po niemiecku, albo gdzieś tam jakąś pracę znajdę, albo będę w jakiejś fajnej firmie pracować, gdzie potrzebny jest niemiecki. Na pewno macie jakieś sensowne powody, żeby się tego uczyć, każdy ma swój powód, prawda? Ale tak czy siak, jakoś to polepszy Wasze życie, jakąś komunikację, rozmowy z Niemcami, kontakty, pracę, zarobki. Uczycie się niemieckiego po to, żeby coś osiągnąć w życiu, więcej osiągnąć, więcej znajomych, kontaktów, pracy, zarobków, wszystkiego. I dlatego
myśląc o tej motywacji, myśląc, dlaczego się uczycie i myśląc o tym pozytywnie, że chcecie właśnie to lepsze stanowisko, że chcecie dobrze zdać egzamin, że chcecie wyjechać do Niemiec, chcecie się porozumieć, nie wiem, będąc tam jako turysta czy tam turystka, to naprawdę da Wam taki wiatr w żagle. Nawet jeżeli nie, powiedzmy, że komuś się ten język absolutnie nie podoba, to i tak radzę, dobra rada, po prostu moja dobra rada. Oszukujcie się wewnętrznie, wmawiajcie sobie, że lubicie to coś. Ja sobie tak kiedyś robiłam z matematyką, której nie znoszę i nie potrafię. I naprawdę ucząc się do matury na przykład, starałam się jakoś wmówić sobie na chwilę przynajmniej, że tą matematykę lubię, żeby się jej nauczyć. Więc wiem, o czym mówię też z własnego doświadczenia. To nie jest tak, że ja wszystko zawsze lubiłam, czego się uczyłam. Nie, nie, broń Boże, absolutnie tak nie było. I zauważyłam po sobie i po ludziach, których uczę od wielu lat, że jeżeli człowiek ma pozytywne nastawienie, to ta nauka idzie mu znacznie lepiej niż ludziom, którzy sobie mawiają, nie, to jest okropne, muszę, ale nie chcę i tak dalej. Dlatego taka rada generalna, powiedziałabym, pokochaj niemiecki. To jest oczywiście skrót, ogromny skrót myślowy, nie każdy może ten język pokochać, nie każdy chce w ogóle i tego, ale to myślcie po prostu pozytywnie. Drugi zasadniczy błąd, naprawdę bardzo zasadniczy. Słuchajcie, nie uczycie się systematycznie, kochani. Tutaj mówię o tobie, o tobie, o tobie i o tobie. Nie no, żartuję, ale słuchajcie. Na ogół jest tak, że ludzie uczą się zrywami, bo na przykład pojutrze mają egzamin. Ostatnio, przed wakacjami były matury i ktoś napisał mi wieczorem, jakaś dziewczyna napisała wieczorem, czy może mi pani jeszcze coś tam, może mnie pani czegoś nauczyć, bo jutro rano mam maturę. No więc ręce mi opadły, nawet nie wiedziałam, jak na to zareagować, szczerze mówiąc. Większość z nas prokrastynuje, jak to się ładnie po nowopolsku mówi, nie? Czyli odkłada sobie na jutro, na poniedziałek, po urlopie, na styczeń, po wakacjach, na wakacje. Wymówek jest zawsze mnóstwo, prawda? Więc ten brak systematyczności, to uczenie się tak zrywami, że tak, nauczę się teraz, a potem przez miesiąc się nie uczę, bo akurat no, już trochę nauczyłam, a za miesiąc znowu się trochę pouczę i tak dalej. To nie jest dobre wyjście. Nauka języka naprawdę żyje z systematyczności. Nawet ludzie mniej zdolni językowo, jeżeli uczą się tego języka bardzo systematycznie, osiągają świetne efekty. Tak samo jak się, nie wiem, no, ćwiczy na siłowni czy coś, to wiadomo, jeżeli się to robi systematycznie, to z tego są jakieś efekty. Jeżeli się robi to niesystematycznie, to się ma zapalenie mięśni i tyle, i frustrację. Jeżeli chodzi o systematyczność, to fatalne są też dłuższe przerwy, zwłaszcza takie na przykład wakacyjne. Ja no mam akurat takiego ucznia, który teraz wyjechał na wakacje na 2 miesiące, czy tam nawet ponad 2 miesiące. To był człowiek, znaczy to jest człowiek stosunkowo początkujący. Te informacje, których się nauczył parę miesięcy przed urlopem, nie są jeszcze jakoś tak utrwalone w jego głowie. No i człowiek wyjechał na no, 6, nie, więcej, ponad 2 miesiące. Wrócił teraz i ja nie mówię, że od początku zaczynam od zera, bo tak nie jest, ale naprawdę jest totalna dziura, zrobiła się taka wyrwa, taki krater w jego głowie. Ja rozumiem, no człowiek nie robił, nie kiwnął palcem na tym urlopie, chodził po jakichś górach. Ja rozumiem, że trzeba odpocząć, ale jeżeli uczycie się języka i poświęcicie powiedzmy pół roku w tą naukę, zainwestujecie pół roku w tą naukę, a potem wyjeżdżacie na 2,5 miesiąca, to liczcie się z tym, że co najmniej połowę po prostu zapomnicie. Tak funkcjonuje nasz mózg, jeżeli te informacje nie są jeszcze utrwalone, to nic się na to nie poradzi. To nie jest ani wina tego ucznia, ani moja, ani niczego, tylko złe podejście. Ja myślę, że on powinien przynajmniej wziąć ze sobą parę słówek i nie wiem, powtarzać sobie parę słówek, żeby nie zapomnieć wszystkiego, żeby się tak nie wybić. Także ostrzegam Was przed dłuższymi przerwami urlopowo, tam nie wiem, świątecznymi czy z jakichś tam innych okazji, bo szkoda, po prostu szkoda tego, czego już żeście się nauczyli. W ogóle wielu ludziom się wydaje, że można się nauczyć niemieckiego, w ogóle języka obcego, nie tylko niemieckiego, prawie że z dnia na dzień. Są jakieś kursy 4 tygodnie, niemiecki w 4 tygodnie, no można jakichś tam paru zdań może, ale nie języka na pewno, nie swobodnego porozumiewania się danym językiem. Większość ludzi zdecydowanie przecenia tą wizję szybko, natychmiast. Piszą do mnie ludzie, a ja za 2 miesiące wyjeżdżam do Niemiec, to muszę się teraz 2 miesiące niemieckiego nauczyć, czy to jest realne? No tak sobie średnio powiedziałabym. Tak, 2 miesiące to nie bardzo się da, naprawdę się nie bardzo da. Natomiast również większość ludzi nie docenia procesu takiego długotrwałego. Ja zawsze mówię, że wystarczy 10 minut dziennie, czy może 15, a zobaczycie po roku, po dwóch, jak dobrze ten język opanujecie, właśnie przez systematyczność i przez nieodkładanie na jutro i na, nie wiem, zakuwanie 2 godziny raz w tygodniu. Zdecydowanie więcej robi uczenie się małymi porcjami, ale absolutnie regularnie, systematycznie.
No, jeżeli się uczy człowiek systematycznie, to nie jest tak, że ma się każdego dnia uczyć czegoś nowego, ciągle z tym materiałem do przodu lecieć. Nie, nie. Chodzi mi też o to, żeby dużo powtarzać, dlatego że każde słowo, każde wyrażenie, każda konstrukcja musi zostać powtórzona x razy. Różni specjaliści od nauki języków mówią różnie, niektórzy mówią, że 11 razy, niektórzy, że ponad 50 razy. W różnych kontekstach musimy to coś usłyszeć, powiedzieć, zrozumieć, przeczytać, żeby to się na stałe już w tym mózgu, ustanowiło. Powtórki. Trzeba po prostu powtarzać, systematycznie powtarzać, poświęcać niespecjalnie dużo, tak żeby się nie męczyć i nie frustrować, ale tak, no mówię, 10-15 minut dziennie jest naprawdę super taki, powiedziałabym, miara. I dlatego też zachęcam wszystkich, żeby uczyli się właśnie teraz. Na przykład nawet dzisiaj jest ok, niedziela wieczorem. Co przemawia przeciwko temu, żebyś wziął albo żebyś wzięła po tym webinarze jakąś kartkę papieru, jakiś podręcznik i sobie wypisała parę słówek, napisała parę zdań, albo zobaczyła, nie wiem, na YouTubie coś po niemiecku, tak żeby wejść w kontakt z tym językiem. Także mówię, systematyczność jest kluczem, jednym z absolutnie najważniejszych kluczy do sukcesu. Kolejny błąd, a właściwie powiedziałabym taka mrzonka, powiedziałabym, mnóstwo ludzi mówi, ja to się właściwie nie chcę uczyć, ja się chcę tylko dogadać na poziomie komunikatywnym, tak żeby się dogadać. No. Ja się zawsze wtedy pytam wewnętrznie, ale właściwie z czego ma się składać ta komunikacja, ta tylko komunikacja na poziomie komunikatywnym? No z czego? No, kochani, musi się składać ze słówek, których się trzeba nauczyć i musi się składać z konstrukcji tych słówek. Te słówka się łączy jak klocki albo jak plastelinę, także musimy znać trochę gramatyki, jak połączyć słówko jedno z drugim, ze słówkiem drugim i trzecim i musimy wiedzieć, co połączyć, nie? Także tak naprawdę nie ma czegoś takiego, jak dogadać się na poziomie komunikatywnym. Albo się uczymy tego niemieckiego, albo się go nie uczymy. Poziom komunikatywny, okej, no to jest powiedzmy takie A2, poziom A2 mniej więcej, czy może B1, zależnie od tego, jak wysokie kto ma ambicje. No to jest po prostu zwykła nauka. To nie jest tak, że można się uczyć albo niemieckiego jako takiego, albo niemieckiego na poziomie komunikatywnym. To jest po prostu jedność. To nie jest nic wyjątkowego, że ty się akurat chcesz na poziomie komunikatywnym dogadać, a ktoś inny to się chce niemieckiego nauczyć. Nie mylcie tego, znaczy nie rozróżniajcie tego, jakby to były dwa zupełnie różne procesy, bo tak naprawdę proces jest jeden. I jak się uczymy, to jedziemy do następnego błędu, numer 4. Wielu z was jest perfekcjonistami niestety. Znaczy ja sama też jestem perfekcjonistką, także rozumiem to absolutnie, ale jeżeli chodzi o naukę języka, to jest bardzo, bardzo szkodliwe. Człowiek sobie sam rzuca kłody pod nogi, naprawdę. Ludzie się frustrują, jeżeli zrobią jakiś błąd. Wymawiają sobie, że nie dadzą rady, że a nie, to jest takie trudne, a no już 3 razy dosłyszałam, a za 4. razem też nie potrafię powiedzieć, albo za 5., albo za 7. To jest normalne. Ludzie tak się okropnie boją popełniać błędów. Słuchajcie, jak ja uczę kogoś, to ludzie mi mówią, o przepraszam, powiedziałam coś źle. Za co ci ludzie przepraszają? Przecież ja właśnie po to jestem, żeby zauważyć takie rzeczy i powiedzieć, uwaga, to się mówi jakoś inaczej. Gdyby ten człowiek nie robił błędów, to lektor byłby niepotrzebny, to nie potrzebna by była żadna nauka. Nie ma za co przepraszać. Błędy są integralną częścią każdego procesu nauki. Ja robiłam mnóstwo błędów w matematyce, chciałam powiedzieć, w niemieckim pewnie też kiedyś, na pewno nawet, oczywiście. Więc to jest droga przez błędy ku lepszej wersji siebie, ku lepszej wersji niemieckiego, lepszej wersji matematyki czy tam czegoś. Nie da rady się nauczyć czegokolwiek, nawet grania na pianinie czy tam pływania bez podtonięcia parę razy. Tak jest po prostu proces nauki i trzeba się z tym oswoić, zaprzyjaźnić z tą myślą, że tak naprawdę musimy te błędy popełniać, bo nie ma innej drogi. Nie znam nikogo, kto by się nauczył czegokolwiek od razu perfekt, bez popełniania żadnych błędów. A może wy znacie, bo ja sobie czegoś takiego zupełnie nie wyobrażam. Także przestańmy być takimi perfekcjonistami, dlatego że to naprawdę niewiele tutaj daje, a samych nas blokuje i utrudnia nam ten, no mówię, proces nauki po prostu, dojście do czegoś. Jedziemy dalej. Muszę wam coś powiedzieć. Korzystanie z podejrzanych źródeł, bo za darmo. Ja jestem tutaj na tym, że tak powiem, rynku nauki niemieckiego już od ładnych paru lat i oczywiście obserwuję wszystko, co się na nim dzieje, z ciekawości, z takiej po prostu ciekawości własnej.
I między innymi widzę co i rusz jakieś strony internetowe, które powstają jak grzyby po deszczu, które normalnie aż roją się od błędów. To jest nauka na takich krótkich nóżkach. Naprawdę jest mnóstwo, w internecie znajdziecie mnóstwo wszystkich informacji i materiałów itd., itd. I każdy może w internecie coś opublikować, dosłownie każdy. Nie ma przecież żadnego sita, żadnego filtra, kto nie wiem, zna się na tym niemieckim, czy na matematyce, czy a kto się nie zna. Każdy po prostu może sobie założyć bloga albo coś. Apeluję do Was, kochani, żebyście sprawdzili, u kogo się uczycie tak naprawdę, bo na niektórych stronach internetowych na przykład nie ma w ogóle podanego autora i nie wiadomo, kto to pisał. I naprawdę no, są takie błędy i Wy, nie znając jeszcze niemieckiego, nawet nie wiecie, że to są błędy, bo i skąd? Nie potraficie tego ocenić i uczycie się ewentualnie z błędami. Na innych stronach internetowych, czy tam inni tak zwani nauczyciele niemieckiego, nie mają o niemieckim naprawdę bladego pojęcia. Powiedzmy, że nie wiem, wyjechała jakaś pani do Niemiec i pracuje ciężko jako sprzątaczka i nagle olśniło ją, o ja bym mogła uczyć tutaj niemieckiego, bo mieszkam w Niemczech, no to już znam niemiecki świetnie i tak dalej. Także spójrzcie, czy ten, kto was uczy, ma w ogóle wykształcenie w tym kierunku, czy... No, czy reprezentuje sobą jakiś poziom, bo nie zawsze to jest tak i dlatego radzę Wam korzystać ze sprawdzonych źródeł typu na przykład Deutsche Welle. Jest taki świetny portal Deutsche Welle, tam jest mnóstwo ciekawych materiałów totalnie za darmo i one są wszystkie naprawdę świetne i absolutnie bezbłędne. Jest portal Instytutu Goethego na przykład, też świetne, bezpłatne materiały, teksty, słuchanki w ogóle. To są źródła, którym na pewno możecie zaufać. Natomiast no czasami, no mówię, ręce mi opadają i co na to poradzić? No nic, po prostu uświadamiać ludzi, że nie każdemu można wierzyć. Nawet ostatnio jedna z uczennic przysłała mi jakieś zrzuty ekranu z webinarów, który też prowadzi ktoś i też błąd na błędzie niestety. To nie jest tak, że jak ktoś tutaj was uczy w YouTubie, to tylko dlatego, że jest na tym YouTubie, czy tam ma jakiś blog, to tylko dlatego potrafi to robić. Także podchodźcie z takim zdrowym sceptyzmem, tak ostrożnie do tego, komu ufacie, że tak powiem, bo po co się uczyć z błędami, to po prostu, no tak, mówię. Dobra, następne zagadnienie. Cała masa ludzi mówi, nie chce się uczyć gramatyki, bo trzeba się uczyć jak dziecko, bez gramatyki. Dziecko też nie uczy się żadnej gramatyki, o żadnych tam biernikach, czy tam zdaniach złożonych, czy coś tam, a przecież się nauczy mówić każde małe dziecko, nawet tam trzyletnie czy czteroletnie. No tak, tylko że dziecko próbuje to tysiące, tysiące, tysiące razy i naokoło ma mamę, babcię, ciocię, opiekunkę, przedszkolankę i tak dalej, które je tysiąc razy poprawią. I dziecko się tym w ogóle nie przejmuje, nie ma kompleksów, nie boi się zrobić tego błędu, potrafi upaść, wstać, upaść, wstać, upaść, wstać, aż się nauczy chodzić. To nie jest tak, że można się uczyć jak dziecko. Dorosły w normalnych warunkach nie ma na to w ogóle czasu, bo nie będzie kilku lat spędzał w obrębie kochającej rodziny, która go będzie powtarzać, poprawiać tysiące razy. Wiecie, jak to jest. Dorosły ma po prostu inne potrzeby i inny system uczenia się. A gramatyka, tak się składa, to jest po prostu logika języka. Tak jak, no nie wiem, logika jest logiką w matematyce, tak samo gramatyka jest logiką w języku. Jeżeli potrafimy kilkanaście głównych zasad gramatycznych, jeżeli ogarniamy, że tak powiem, kilkanaście głównych zasad gramatycznych języka niemieckiego, to już naprawdę mamy z górki. Na przykład schematy niemieckich zdań są trywialnie proste. Język niemiecki w ogóle jest wyjątkowo schematyczny, taki po kolei poukładany, bardzo taki logiczny. Jeżeli ogarniecie kilka podstawowych takich schematów zdań, to naprawdę rozjaśni Wam się w głowie, jak to wszystko działa, jak to wszystko jest zbudowane. Język niemiecki jest nie do porównania na przykład z polskim. W języku polskim każde zdanie można na kilka różnych sposobów wyrazić. Słowa nie mają jakiejś określonej kolejności bardzo często. Można powiedzieć tak, albo siak, albo jeszcze inaczej. Takie rozbudowane polskie zdanie można poprzekręcać na czasami nawet kilkanaście różnych razy. Po niemiecku jest inaczej. Po niemiecku wszystko po A jest B, po B jest C, po C jest D. To jest Ordnung muss sein, porządek musi być. To jest bardzo logiczny język i takie mi się to wydaje krótkowzroczne strasznie, jak człowiek mówi, nie, nie, gramatyki to ja się nie chcę uczyć, bo po co? To ułatwia, to jest przecież dla Was pomoc
że można się trzymać, no wiadomo, że jeżeli jest A, no to właśnie będzie B, a jak jest B, to będzie C. Jeżeli się to wie na logikę, czyli na gramatykę, to tym łatwiej się uczyć. Wymawianie sobie, że gramatyki się nie chce człowiek uczyć, to jest no, bardzo głupi pomysł, naprawdę. Nie dlatego, że ja akurat lubię gramatykę, bo kiedyś jej nie znosiłam sama, ale taka, no mówię, dobra rada, uczcie się gramatyki, bo ona jest fajna, jest logiczna i tylko Wam pomoże. To nie zaszkodzi na pewno. Na pewno, na pewno. Jedyny szkopuł w tym, że najczęściej jest tak, że większość ludzi nie ma większego pojęcia też o polskiej gramatyce, bo nie musimy o niej mieć pojęcia faktycznie, bo mówimy i tak automatycznie gramatycznie. W związku z tym, jak ktoś Wam mówi, a tu jest przydawka rozwinięta, a tutaj użycie jakieś tam, coś tam, nie wiem, jakaś inna przydawka, czy tam przymiotnik, czy przysłówek, to sobie człowiek myśli, kurczę, co to w ogóle jest? Niewielu ludzi naprawdę zna te wszystkie określenia gramatyczne, ale opłaca się po prostu zająć tym tematem. Mówię Wam, że to Wam skróci tą drogę do nauki na dłuższą metę. Bardzo, bardzo to się przyda, jak się człowiek w tym tak zadomowi w tej gramatyce. I wcale to nie jest trudne. Mówię Wam, że gramatyka niemiecka jest fantastyczna, bo jest bardzo logiczna pod każdym względem. Kolejny temat, nie gramatyczny tym razem, tylko raczej taki leksykalny, czyli słownikowy, to są te rodzajniki nieszczęsne, der, die, das, nie? Hach, no więc mamy rodzaje gramatyczne, mamy rodzaj męski, rodzaj żeński, rodzaj nijaki, po polsku też je mamy. Der Tisch, na przykład stół, das Auto, auto, czyli samochód, albo die Lampe. I my, będąc Polakami, oczywiście wiemy automatycznie, co jest jakiego rodzaju, tym bardziej, że wszystko na przykład zakończone na A, jak zupa, szklanka, lampa, szkoła są rodzaju żeńskiego, wszystkie te na A. Te na rodzaju niejakiego mają na ogół O, albo jakieś tam inne, typu okno, biuro, a cała reszta jest rodzaju męskiego. Więc, ale nawet gdybyśmy tego nie wiedzieli, to czujemy to po prostu, co jest jakiego rodzaju, bo jesteśmy Polakami. Po niemiecku tego nie czujemy i niestety nie ma takich stuprocentowych reguł ścisłych, a przynajmniej jest ich tak niewiele, że nie ma się w ogóle czego trzymać. I jak się zaczynamy uczyć niemieckiego i jak na przykład nauczymy się słowa stuhl, krzesło, to się cieszymy, o kurczę, już wiem, jak jest krzesło, stuhl, super. I jakoś wydaje nam się nie takie strasznie ważne, żeby się do tego nauczyć, że to jest der Stuhl, czyli krzeseł, znaczy rodzaj męski, nie? Der Stuhl to jest rodzaj męski akurat. Albo na przykład das Regal, regał, jest po polsku rodzaju męskiego, kto co regał, ten duży regał, a po niemiecku jest das Regal, czyli rodzaj nijaki. Te rodzaje gramatyczne w polskim i niemieckim czasami się pokrywają, jak mamy szczęście, na przykład der Tisch to jest stół, mamy szczęście, ok? Ale w przypadku krzesła czy regału tego szczęścia nie mamy. Mamy tak zwanego pecha. I dlatego apeluję do Was, zwłaszcza do tych, którzy się uczą od początku, teraz są na poziomie jakimś tam początkującym w miarę, apeluję koniecznie, żebyście się zwrócili od samego początku bardzo, bardzo dużą uwagę na te rodzajniki, bo jeżeli ich nie będziecie znać, to potem ta gramatyka będzie jak domek z kart Wam się sypała, bo i jeszcze raz powtarzam, gramatyka jako taka jest prosta, jest dosłownie kilka tabelek do nauczenia się, 4x4, 16 kratek, można się tego wykuć. Tych tabelek jest może, nie wiem, z 5 takich najważniejszych, tam odmiana rodzajnika, odmiana tam przymiotnika tego szmego. No i fajnie, wyuczycie się tych tabelek, bo to jest naprawdę żaden wysiłek, tylko nie macie najczęściej tego inputu, tego wkładu w mózg, że to jest właśnie der Stuhl, a nie das Stuhl, jakby się wydawało logicznie z języka polskiego. I wtedy możecie nawet 50 tabelek znać na pamięć i nic to nie pomoże, bo nie będziecie potrafili tych tabelek i tych informacji z tabelek gramatycznych jakoś wykorzystać, bo nie będziecie po prostu wiedzieć, jak odmienić to słówko, jak ten rodzajnik tam odmienić i tak dalej. Także uczenie się rodzajników jest naprawdę kluczowo ważne dla nas. Jak to zrobić? Są różne metody. Ja zawsze powtarzam moim uczniom, żeby sobie założyli co najmniej 3 kolorowe zeszyty, niebieski, różowy i zielony, i do niebieskiego wpisywali wszystko na niebiesko, wszystkie rodzajniki, wszystkie rzeczowniki rodzaju męskiego, tak jak się chłopców na niebiesko ubiera, to wpisujemy wszystko na niebiesko do niebieskiego zeszytu. Dziewczynki na różowo wpisujemy do różowego zeszytu, a niedojrzałe rzeczy, czyli zielone, wpisujemy na zielono do zielonego zeszytu. W związku z tym der Stuhl trafiłby do tego niebieskiego zeszytu, bo jest rodzaju męskiego i byłby na niebiesko wpisany do niebieskiego zeszytu, nie? I oczywiście jest tak, że nie zapamiętacie z dnia na dzień, że to jest der Stuhl,
tylko za miesiąc zapomnicie po prostu ten rodzajnik, ale będziecie wiedzieć, ach, sztul był w tym niebieskim zeszycie, to musi być męski. Mózg myśli kolorami i to bardzo pomaga zapamiętać, jeżeli skoncentrujemy się na kolorze, a nie na wszystkim napisanym, nie wiem, jednym kolorem w jednym zeszycie, powiedzmy. To jest naprawdę świetna metoda i zawsze polecam. Jeżeli ktoś z Was sobie robi fiszki, takie karteczki, żeby się uczyć, rzeczowników na przykład też, to też używajcie różnego koloru tych fiszek. Niebieskie, różowe, zielone fiszki. I wtedy nawet nie musicie pisać tych rodzajników, bo będziecie wiedzieć, bierzecie karteczkę, niebieską karteczkę do ręki, aha, no to musi być rodzaj męski, a zielona karteczka rodzaj nijaki. Także jest to naprawdę bardzo ważny problem, który generuje ogromną ilość błędów i z którym sobie jakoś musicie poradzić, jakoś warto sobie poradzić, bo wszystko w niemieckim jest naprawdę logiczne, pod warunkiem, że macie budulec, macie te cegiełki poukładane w głowie, a cegiełki są niestety do wyuczenia się, a wyuczyć się trzeba inteligentnie jakoś. Wiecie na pewno, że rzeczowniki niemieckie są często złożone z kilku członów, na przykład weźmy sobie tysz, może być na przykład kindertysz, czy tam küchentysz, czy schreibtysz, różne są rodzaje tyszów, znaczy stołów, ale zawsze to będzie dertysz, jaki to nie byłby rodzaj stołu, to znając podstawowe słówko der tysz, będziemy wiedzieć, że każdy inny tysz, czy stół kuchenny, stół dziecięcy, stół drewniany, stół, nie wiem, jakiś tam, zawsze będzie też der tysz. To nie jest tak, że się trzeba milionów jakichś nauczyć tych rodzajników, tylko uczyć się ich po prostu mądrze, uczyć się tych pojedynczych słówek, a nie tych zlepków, które się potem mnożą w nieskończoność. Także wszystko, że tak powiem, mądrze warto by było robić. Kolejny błąd, który też czasami mnie dobija, to jest takie dosłowne tłumaczenie. Słuchajcie, to nie jest tak, że się uczymy polskiego po niemiecku, w sensie, że bierzemy język polski, przekładamy każde polskie słówko jeden do jednego na język niemiecki, tylko uczymy się języka obcego, innego języka, nawet z innej grupy językowej, nie? Także to jest obcy, słuchajcie, obcy język, jeszcze, on jest naprawdę obcy, czyli jest inny. Ma oczywiście różne podobne funkcje, podobne tam słówka i tak dalej, ale generalnie jest to obcy język, czyli ma swoje własne prawa. I chciałabym Wam tu powiedzieć o dwóch takich ważnych sprawach z tym związanych. Po pierwsze, jest coś takiego, po polsku też, ale po niemiecku właśnie też i to nam też sprawia zawsze trudności, jak partykuły modalne. Ciekawa jestem, czy ktoś z Was wie, co to są partykuły modalne. Moi uczniowie może wiedzą, ale na ogół się tego nie wie, bo i skąd. Zobaczcie sobie na słówko mal. Zwei mal zwei ist vier. Dwa razy dwa jest cztery. Ich mache das zum ersten Mal. Robię to po raz pierwszy. Jaki z tego wniosek i ze słownika? Mal oznacza raz, dwa razy dwa, albo robię to pierwszy raz. Następny przykład. Eva lernt Deutsch, denn sie wohnt in Berlin. Ewa uczy się niemieckiego, ponieważ mieszka w Berlinie. Tutaj den, słówko den, to jest spójnik, bo, ponieważ, bo mieszka w Berlinie. Kannst du schwimmen? Czy potrafisz pływać? Ja. Tak, jasne, potrafię pływać. Mamy tutaj więc trzy ciekawe słówka, mal, den i ja. One tutaj występują w swojej takiej zasadniczej funkcji, bo coś oznaczają. Na przykład to zwei mal zwei, dwa razy dwa. Albo den sie wohnt in Berlin, bo mieszka w Berlinie. Już nie mówiąc o ja, które oznacza oczywiście tak. Także one mają jakieś znaczenie takie, konkretne słownikowe znaczenie. Natomiast wszystkie te trzy słówka, jeszcze parę innych, są często, naprawdę często używane w języku niemieckim jako tak zwane partykuły modalne. Na przykład Niemiec powie Ich frag mal Piotr. Zapytam Piotra. Równie dobrze i równie poprawnie to zdanie brzmiałoby Ich frage Piotr. Zapytam Piotra. Ale nie, kurczę. Niemiec tutaj użyje tego mal. To mal oznacza, no to jest właśnie typowa partykuła modalna. One nie są dobrze przetłumaczalne na polski najczęściej. Powiedziałabym, zapytam, że Piotra. To takie, że, to też jest partykuła modalna, tylko już w polskim to akurat wyszło trochę z użycia, ale po niemiecku mają się świetnie te partykuły modalne i spotkacie je dosłownie wszędzie. Tylko jak to, kurczę, tłumaczyć na polski? Nie da rady. I dlatego nie trzymajcie się takich wzorców stuprocentowych tłumaczeń z polskiego na niemiecki albo odwrotnie, bo czasami się nie da. Inny przykład. Po was du den, gdzie żeś ty była? To den
też jest tutaj w funkcji partykuły modalnej. Równie dobrze można by było zapytać wo warst du, gdzie byłeś, czy gdzie byłaś. Ale nie, Niemiec powie wo warst du denn. I tym den zaakcentuje swoją niecierpliwość albo zdziwienie, że tego człowieka nie było. Wo warst du denn. Jak, no mówię, też nietłumaczalne, tak, nieprzetłumaczalne. Albo powiemy, da bist du ja, a jesteś w końcu, wreszcie. Tutaj również ja nie oznacza, broń Boże, tak. Tak jak w tych górnych przykładach macie, że ja oznacza tak, tak, potrafię pływać, to tutaj oczywiście nie tłumaczymy tego ja jako tak, nie powiemy tu jesteś tak, absolutnie nie, tylko powiemy, a no jesteś rzesz, jesteś wreszcie, jesteś nareszcie, jesteś jednak. Różne tutaj można znaleźć tłumaczenia, ale na pewno nie główne tłumaczenie, czyli tak. Tak samo jak w tym drugim zdaniu na pewno nie powiemy bo, ponieważ. To jest zupełnie inna funkcja tego słówka, jako tak zwana partykuła modalna. One wyrażają albo zdumienie, albo rozłoszenie, albo jakieś, nie wiem, nieoczekiwane coś, albo ponaglanie kogoś do robienia czegoś. Na ogół one transportują nie tyle, że tak powiem, informacje, ile nasze uczucia wkładane w to, co mówimy. Da bist du ja. Jestem zniecierpliwiona, czekam na koniec, nareszcie, no kurde, jesteś w końcu. Kurde, też jest partykuła modalna świetna po polsku, już nie mówiąc o innych słowach, nie? Więc takie, to nie są nośniki informacji, tylko takie wtrącane słówka i ludzie, którzy się uczą niemieckiego, patrzą na to mal, albo na to den, albo na to ja, i myślą, no dlaczego tutaj ja jest, dlaczego tu jest den, dlaczego tu jest jakiś mal, po co? Po nic tak naprawdę, po to, żeby wyrazić nasze osobiste jakąś emocje najczęściej. Ale nie bójcie się tego, bo nie musicie tego używać aktywnie, zwłaszcza na początku nauki to w ogóle nie polecam, bo nie macie wyczucia, gdzie co użyć, gdzie którą taką partykułę modalną użyć. Natomiast nie dziwcie się, jeżeli coś takiego słyszycie od kogoś, od jakiegoś Niemca zwłaszcza, bo oni bardzo lubią tego używać. Także przyjmijcie to po prostu z pokorą, jest coś takiego partykuła modalna, nie można tego na 100% przetłumaczyć na polski, albo można raz tak, raz siak, zależnie od sytuacji, więc no, to jest... Więc nie da się wszystkiego tłumaczyć na 100% z jednego języka na drugi. Drugi przykład nieprzetłumaczalności dosłownej, a właściwie, no powiedziałabym, śliskich dróżek tłumaczenia. Zobaczcie sobie na słówko otwierać albo otworzyć. Mamy sobie po polsku otworzyć, otwierać. I teraz tak, jeżeli otwieramy okno, to powiemy aufmachen. Jeżeli otwieramy teatr albo ktoś otwiera teatr, to powiemy eröffnen. Jeżeli otwieramy konto, też można powiedzieć eröffnen, ale można też powiedzieć anlegen. Jeżeli otwieramy paczkę, to możemy öffnen albo też aufmachen. Jeżeli otwieramy komuś serce, to powiemy, że ausschütten to serce, wylewamy mu, otwieramy. I teraz wielu z was się pyta, no dobra, no to jak mam teraz po polsku powiedzieć otworzyć, to skąd mam wiedzieć, czy użyć aufmachen, eröffnen, anlegen, öffnen czy ausschütten? Wszystko oznacza otworzyć, nie? I rzeczywiście jest tu pewien problem, no bo nie mając jeszcze wyczucia językowego, nie wiecie dokładnie, którego z tych słówek użyć, ale to jest zupełnie naturalne. To jest zawsze tak, że ma się kilka słówek na jedno pojęcie i odwrotnie w różnych językach. Dlatego powiedziałabym, największą tutaj, najlepszą poradą i najlepszą drogą, żeby do tego dotrzeć, jest zwracanie uwagi na połączenia słówek, jak na przykład macie w książce, w podręczniku, że ktoś tam to okno otworzył, das Fenster aufmachen, powiedzmy sobie, to zapamiętajcie, aha, aufmachen, Fenster aufmachen, to tak pasuje fajnie ze sobą. Albo właśnie teatr można eröffnen, na pewno nie aufmachen, chyba że ktoś idzie z kluczem i otwiera, bo akurat, nie wiem, tam musi posprzątać, czy tam coś tam. Także zwracajcie uwagę na to, jak nie tylko na pojedyncze słówka, typu, że nie wiem, aufmachen czy tam öffnen to jest otwierać, ale również na połączenia tych słówek, na częste, typowe połączenia, a takie typowe, częste połączenia macie w różnych czytankach, w podręcznikach i tego się trzeba trzymać. Z czasem tyle zobaczycie już różnych niemieckich tekstów i tyle usłyszycie niemieckich tam, nie wiem, rzeczy po niemiecku, że nabierzecie wyczucia, że można na przykład okno aufmachen, a nie można okna eröffnen, bo to by była bzdura. To po prostu nie pasuje stylistycznie zupełnie do siebie. Ale to przychodzi z czasem. Z czasem, jak się opatrzycie, że właśnie eröffnen to było z tym teatrem kilka razy, czy jakaś wystawa, czy jakiś nowy supermarket, czy coś tam, a aufmachen to może być w innych kontekstach. Także nie niecierpliwcie się tak, że tutaj, nie dziwcie się, że może być tak, może być siak. Tak po prostu jest skonstruowany język, każdy język, nie tylko niemiecki. I z tym związany jest
kolejny błąd, który często zauważam wśród Was, mianowicie nieufność. Czasami, wcale nie tak rzadko, jest tak, że jeżeli jesteś uczniem jakiegoś kursu, czy chodzisz do szkoły na ten niemiecki, czy masz w szkole, czy tak tego, to po prostu nie ufasz tej nauczycielce albo temu lektorowi. Albo kupujesz jakiś podręcznik i myślisz sobie, a co jakieś bzdury tutaj piszą? Nie, nie, ja się chcę czegoś innego uczyć. W przeważającej liczbie przypadków jest tak, że autor podręcznika albo ten, kto Was uczy, naprawdę wie, co robi, to znaczy uczy Was tego, a nie czego innego, dlatego że z tego wynikają jakieś tam kolejne rzeczy i z tamtego znowu jakieś tam kolejne i tak dalej. Krótko mówiąc, zaufajcie po prostu swojemu lektorowi, czy swojej nauczycielce, czy swojemu podręcznikowi, bo pisali to ludzie, fachowcy, germaniści, cały jakiś zespół pewnie pracował nad jakimś podręcznikiem, albo ktoś, kto naprawdę potrafi to robić. I ten ktoś sobie coś myślał, naprawdę, w sensie miał jakiś plan na tą naukę. To nie jest tak, że się wybiera, ja ponieważ sama piszę podręczniki, to wiem, o czym mówię, tak od strony, od kuchni, jak to się ładnie mówi, nie? To nie jest tak, że sobie coś piszę, bo tak przyszło mi do głowy, to sobie to napiszę, tylko ja robię sobie plan, czego Was nauczyć, żeby to było dobre, żeby to miało ręce i nogi, żeby czegoś Was konkretnie nauczyć. Takim typowym przykładem jest na przykład, jest uczenie się przyimków tak zwanych zmiennych. Niektórzy z Was może wiedzą, że tam niektóre się łączą z datywem, niektóre z akuzatywem, znaczy z celownikiem albo zbiernikiem, w zależności od tego, czy przyimek wyraża ruch, czy go nie wyraża. Jest taka klasa tam 9 przyimków, które się mogą łączyć z jednym przypadkiem albo z drugim, w zależności od ruchu czy bez ruchu. To jest taki typowy przykład. I większość lektorów, włącznie ze mną, uczy tego wszystkiego, obchodzenia się z tymi wszystkimi przyimkami. Uczy tego na podstawie, że tak powiem, na materiale dotyczącym na przykład wyposażenia pokoju. Tu stoi stół, a obok stołu stoi łóżko, a obok łóżka stoi regał, a za regałem stoi szafa, a za szafą, a przed szafą stoi krzesło i tak dalej, a na podłodze leży dywan i takie tam. To się wydaje takie prymitywno-dziecinne, bo mało będziemy mieć okazji, żeby komuś akurat swój pokój opisywać. To jest takie, wydaje się takie nieżyciowe, ale jest to tak proste, bo wygodnie się na tym ćwiczy te przyimki i można się skoncentrować na przyimkach, bo że człowiek już się nauczył, że jak jest tam łóżko, stół czy szafa, to jest stosunkowo prosto nauczyć każdego. Gdyby się ćwiczyło takie proste tematy gramatyczne na, nie wiem, na przykład na budowie rakiety kosmicznej, czy na przykład, nie wiem, wyposażeniu jakiejś stolarni, to by było znacznie, znacznie trudniej i bardziej skomplikowanie i takie to by było specyficzne dla kogoś, kto się interesuje lotami kosmicznymi, albo stolarką, albo czymś. Także ten, kto Was uczy, ma jakiś plan, on wie, dlaczego to ma być teraz, dlatego że wie, że za 2 lekcje będzie tam coś tam, a za 5 lekcji albo za 2 miesiące będzie znowu tam coś tam. I musicie umieć to pierwsze, żeby za 2 miesiące pojąć kolejne coś tam, co będzie dokładnie na tym zbudowane, czego się teraz uczycie. Dlatego nie olewajcie swoich nauczycieli, bo oni mają jakiś plan działania i trzymajcie się tego planu, bo są to fachowcy, którzy chcą Was nauczyć i dlatego dajcie się po prostu nauczyć. Nie wymyślajcie koła od nowa, bo to jest bez sensu. Dajcie się po prostu komuś nauczyć, kto to potrafi zrobić. Następny błąd. Zagranica. Mnóstwo mi się zdarza osób zawsze, już od lat, które mówią, jak wyjadę za granicę, to się nauczę od razu, w miesiąc się nauczę, bo tam na ulicy wszyscy mówią po niemiecku, w sklepie wszyscy mówią po niemiecku, w telewizji mówią wszyscy po niemiecku, nie, w Niemczech to wiadomo, wszyscy, po prostu tak mi wchłonę przez osmozę do tego mózgu, mi wszystko wyjdzie ten niemiecki, wszędzie wszystko po niemiecku. To jest niestety straszna pomyłka, nie da rady tak. Owszem, ja nie mówię, że to nie pomaga bycie w środowisku niemieckim, niemieckojęzycznym, pomaga na pewno, ale też frustruje, dlatego że jeżeli nie znacie tego niemieckiego, a musicie coś po niemiecku załatwić w urzędzie, czy coś kupić, czy się dogadać gdzieś właśnie na ulicy, czy nawet jakiś głupi bilet kupić gdzieś u kierowcy autobusu czy coś, to będziecie sfrustrowani, że tego nie potraficie. I to nie jest tak, że jak pójdziecie do tego urzędu i się jakoś tam rękami i nogami dogadacie, to dzięki temu spłynie na Was nagle tutaj fakt, że teraz się potrafię dogadać w urzędzie, bo to też nie jest prawda, niestety. Część osób mówi też, w Polsce to się nie można w ogóle nauczyć niemieckiego, trzeba wyjechać. To nie jest prawdą. Jeżeli się człowiek inteligentnie uczy w Polsce, w ogóle nie wyjeżdżawszy, to też jak najbardziej się nauczy. Mamy w tej chwili tyle materiałów, tysiące ton w tym internecie są słuchane, czytanek, YouTube'ów i w ogóle wszystkiego. Także to nie jest tak, że nie można się nauczyć języka obcego będąc w Polsce. Można, naprawdę można się bardzo dobrze nauczyć. Nie oszukujmy się, nie bądźmy tutaj bardziej papiescy od papieża.
Nawet jeżeli ktoś będzie miał jakiś lekki czy nawet ciężki akcent polski, to się i tak dobrze, poprawnie dogada i nie przesadzajmy tutaj, że wszystko musi być tak na, od razu na poziom C2, bo i po co, to jest... Mówi się właśnie, że jest taka zasada Pareto, pewnie żeście słyszeli o tym, bo to było w którymś poprzednim wykładzie. Tak naprawdę można się nauczyć 80%, że tak powiem, języka tego, który będzie Wam potrzebny za pomocą 20% wkładu energii w to, a potem w kolejne 20% nauki trzeba włożyć aż 80%. Także nie bądźmy tak strasznie ambitni, bo też to nie jest potrzebne. Ale mówię, że z tą zagranicą to jest jeden z częstszych takich błędów, takich ściem, że ludzie myślą, nie, nie, ja to muszę za granicę wyjechać najpierw, żeby się nauczyć. No niestety, to jest, powiedziałabym, nie zawsze prawdą, znaczy w ogóle nie jest prawdą, no dobrze. I jeszcze bardzo ważny błąd, znaczy błąd, taka, mówię, kłoda, którą sobie rzucacie pod nogi, to jest niecierpliwość. Naprawdę mnóstwo uczniów mam i zawsze miałam, którzy są niecierpliwi. Wydaje się ludziom, że zaczną się uczyć, ciach, ciach, 2 tygodnie, 2 miesiące i już mówią po niemiecku, nie? Fajnie by było. Ale wcale tak nie jest. Jak jedziemy gdzieś, to dzieci zawsze pytają, jak długo jeszcze, kiedy będziemy, nie? Nawet jeżeli pytają co chwilę, to i człowieka szlak trafia, kiedy będziemy, jak długo jeszcze. No więc długo jeszcze, nie chcę Was tutaj jakoś okłamywać. Zrobiłam drobne poszukiwania w internecie, przygotowując się do tego webinaru. I słuchajcie, jest tak, że jeżeli chcecie wejść na poziom A1, czyli takie dogadanie się na poziomie absolutnie podstawowym, typu gdzie mieszkasz, co robisz zawodowo, nie wiem, jaką masz rodzinę, to wymaga co najmniej 75 godzin nauki. 75 godzin to jest naprawdę sporo. Wyobraźcie sobie, że się uczycie raz w tygodniu tego niemieckiego, albo nawet 2 razy w tygodniu. Zobaczcie, ile to tygodni się z tego robi już. Tygodni i miesięcy. Różne źródła, różne obliczenia podają różne wartości. Może być, znaczy co najmniej 75, mniej niż 75 nigdzie nie znalazłam, ale mówią, że nawet od 80 do 100 godzin nauki na poziom, żeby osiągnąć poziom A1 i zdać na przykład egzamin A1. W jednym opracowaniu całkiem sensownym znalazłam też wiadomość, że wszystko poniżej 180 godzin nauki to jest jeszcze poziom A1, tak przeciętnie, średnio. Są po prostu różne badania na ten temat były prowadzone i każdy niestety ma inny wynik, ale tak orientacyjnie Wam chciałam napisać, więc liczmy tak od 75 czy tam 80 do 180 wręcz. To zależy bardzo od tego, jak się uczymy, bo słuchajcie, zależy od tego, jak na przykład, czy już znasz jakieś języki obce. Jeżeli znasz ich 1 czy 2, czy nawet 3, to każdy kolejny język jest już prostszy, wydaje się prostszy do nauki. Zależy od tego właśnie, czy mieszkasz za granicą, czy nie, w tych Niemczech powiedzmy, czy nie. Jeżeli tak, to też masz pewien drobny plus, że łatwiej może to będzie jednak złapać. Zależy od tego, czy masz motywację, czy uczysz się, bo musisz, bo nie da rady, bo coś tam, czy naprawdę chcesz się tego nauczyć. Zależy od tego, jak często się uczysz, czy tak, jak mówiłam na początku dzisiaj, zrywami, raz w tygodniu, a teraz się 3 godziny pouczę, wszystko wkuję i jutro już umiem po niemiecku, czy uczysz się regularnie, czy uczysz się z dobrych materiałów, które rozumiesz, czy uczysz się z jakichś podejrzanych, które są ewentualnie nawet błędne. Także nie ma na to 100% takiej miary. Ok, będę się uczyć 80 godzin, mam poziom A1, ale z grubsza można tak liczyć. Jedźmy dalej. Kolejnym poziomem według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego to jest poziom A2, czyli już taka fajna komunikacja na poziomie podstawowym. I tutaj mówią, że no co najmniej 150 godzin, niektóre źródła podają nawet do 200 godzin. Nauki, to już jest całkiem sporo, 200 godzin nauki, też sobie podzielcie na tygodnie, na miesiące, zobaczcie, ile to czasu z tego wychodzi. B1 to jest już taki poziom średni, taka już samodzielna komunikacja, może nie na każdy temat, ale generalnie samodzielna, o ile A1 i A2 to jest takie jeszcze, no niespecjalnie, o tyle B1 to już jest taka, ta już można z kimś pogadać. I tutaj też nie znalazłam żadnego źródła poniżej 300 godzin, a niektóre dochodzą wręcz do 400. Niektóre padają 350 do 380, 350 do 400. Także rozpiętość od 300 do 400 godzin. Wiecie, no w sumie nie chcę tutaj ukrywać, że są ludzie, którzy mają większe zdolności językowe, są tacy, którzy mają mniejsze zdolności językowe. Także to też od tego zależy, jak szybko człowiek łapie ten język. Niektórzy łapią w lot, niektórzy potrzebują trochę dłużej. Sprawa bardzo indywidualna. Myślę, że dotyczy tak samo niemieckiego jak matematyki, pływania, grania na pianinie, czy w ogóle czegokolwiek.
B2 to jest poziom, który większość z Was, chciałam powiedzieć unstrypt, który większość z Was chciałoby osiągnąć, bo jest to taki poziom naprawdę samodzielnego posługiwania się językiem. Egzamin B2 opłaca się zdać, dlatego że on jest po prostu uznawany. To jest pierwszy egzamin, który naprawdę jest do czegoś uznawany. Wszystkie poprzednie egzaminy A1, A2, B1 można sobie, nie wiem, w ramki na ścianę, bo to się do niczego tak naprawdę nie przyda. Natomiast B2 otwiera już wiele drzwi. Otwiera drzwi do konkretnych firm niemieckich, otwiera drzwi do pracy porządnej. B2 to już jest taki naprawdę porządny certyfikat. Wcale nie prosto jest go zdać, bo to jest kupa słownictwa i tego. I zobaczcie, ile czasu się trzeba uczyć. Co najmniej 450 godzin, nawet w porywach do 650 godzin. To już się robi naprawdę zależy jak często, ze 3 lata spokojnie trzeba liczyć, 2-3 lata, zależy jak często, mówię, i od zdolności i tak dalej. Ale to już jest naprawdę, to już B2 osiągnąć to jest naprawdę taka swobodna komunikacja na każdy temat. Nie mówię, że w 100% bezbłędna, ale okej. C1, jakbyśmy się chcieli na jakieś tutaj wyżyny wznieść, to jest co najmniej 600 godzin, niektóre źródła podają do 850, więc też dosyć dużo. I C2 to jest poziom taki, jak się mówi, prawie native speaker, to jest powiedzmy z 1000-1200, a może nawet jeszcze więcej godzin. Też zależy od sytuacji, zdolności, motywacji, tego wszystkiego, o czym już mówiłam. Także słuchajcie, jak długo jeszcze, to nie jest dobre pytanie. Cieszcie się po prostu tą drogą do tamtąd, że tak powiem, do tego poziomu, który chcecie osiągnąć, a nie patrzcie na zegarek, Jezu, tutaj mam 150 godzin, to jeszcze muszę 150, żeby tam B1 osiągnąć. To nie o to chodzi. Ale mając podane te liczby godzin, możecie sobie z grubsza zaplanować, powiedziałabym zaplanować, ile czasu Wam na to jest potrzebne. Tak mówię, z grubsza. I jeszcze raz podkreślam, że nie da rady tego zrobić w 4 tygodnie. W życiu nie da rady. Możecie się paru zdań nauczyć, całkiem paru, ale na pewno nie języka jako takiego. Dlatego polecenie, że tak powiem, dla Was jest sei geduldig, bądź cierpliwa albo cierpliwy. Po prostu cieszcie się tym, że macie szansę uczyć się tego języka, że możecie to robić. Nie każdy ma szansę, czas, zdolności, pieniądze, sytuację życiową. Spójrzcie na to jak na coś takiego pozytywnego, na dodatek, pozytywny dodatek w Waszym życiu i cieszcie się, że wczoraj umieliście na przykład, nie wiem, 5 słówek, a dzisiaj umiecie 6, a za miesiąc będziecie umieć może 15 albo 13, wszystko jedno, ale zawsze się idzie do przodu, nie? Oczywiście wiadomo, że są pewne kryzysy i fazy plateau, gdzie tam jakaś stagnacja jest i tak dalej. Wszystko to wiem od lat, ale bądźcie cierpliwi, bo nie da się tego procesu jakoś tak znacznie przyspieszyć. On jest jaki jest, każdy idzie własnym tempem, chyba że jest w jakiejś grupie i musi się dopasować do tempa grupy, ale jak się uczycie jakoś indywidualnie czy samemu z jakichś samouczków, to możecie sobie to tempo ustawiać sami. I to też jest dobre, bo nie musicie po prostu się kierować nikim innym, tylko samym sobie. Także mówię, warto się cieszyć tym, co się osiąga, a nie patrzeć ciągle, kiedy w końcu będę po niemiecku mówić, bo to nie da się powiedzieć tak, że a już za tydzień albo za 2 tygodnie. Nie da rady, każdy ma jakieś swoje własne tempo, ale takie to jest fajne, wiecie, jak ja uczę ludzi i tak widzę, że coraz więcej potrafią. To jest taka satysfakcja zawodowa dla mnie, bo zdarza mi się uczyć ludzi od samego kompletnie zera i potem mija na przykład pół roku, mija rok i można normalnie z nimi rozmawiać po niemiecku. To jest takie fajne uczucie. Naprawdę, bardzo lubię to, co robię. Słuchajcie, no więc reasumując, tych 11 najgorszych błędów, o których dzisiaj mówiłam, spójrzmy sobie jeszcze raz na nie. Po pierwsze, nie lubię niemieckiego. Nie lubię niemieckiego, nie lubię. Muszę się uczyć, ale nie lubię. Po drugie, nie uczycie się systematycznie, kochani. Spójrzcie krytycznie na siebie. Ja tutaj nikogo nie sprawdzę, bo nie mam jak, ale w Waszym interesie uczcie się regularnie. Kolejnie, chcecie się dogadać bez konieczności włożenia w to jakiegoś wysiłku pod tytułem nauki gramatyki, słownictwa czy czegokolwiek. Po prostu tylko się dogadać. To jest bzdura, nie da rady. Jesteście perfekcjonistami. Samo oskarżacie się, jeżeli zrobicie błąd. Przepraszam, że błąd zrobiłam. Jejku, no okropne, w ogóle jak ja mogłam. No dobrze, super. Każdy błąd to jest o jeden błąd mniej. Każdy ma jakieś pensum błędów, żeby zrobić. Jak zrobicie te 50 błędów, to 51 już po prostu nie zrobicie. I o to dokładnie chodzi. I po to jest taki dworek treningowy pod tytułem lektor na przykład, żeby w tych błędów tam zrobić z nim tych 50, po to, żeby za 51 razem własnym już tego błędu nie zrobić. Dokładnie na tym to polega.
Nie korzystajcie z podejrzanych źródeł. Mówię, podejrzane to jest coś, gdzie ktoś nie skończył jakichś studiów, powiedzmy sobie, lingwistycznych, albo, no nie wiem, po prostu apeluję do waszego zdrowego rozsądku, naprawdę, albo na przykład nie ma autora na stronie i nikt się pod tym nie podpisuje tak naprawdę, pod tym materiałem, to jest bardzo podejrzane. Albo jakieś, no widać takie nieprofesjonalne, jakieś tam, albo na przykład uczniowie czasami prowadzą, jacyś uczniowie ze szkół różnych, to jest bardzo fajne, że sobie prowadzą takie blogi, ja jestem totalnie za, tylko że ludzie, to nie jest coś, z czego się można uczyć, to oni sobie prowadzą, bo chcą się rozwijać dalej, w porządku, to jest super, sama bym powiedziała, żeby coś takiego założyli, tylko nie jest to dla was materiał do nauki, dla ludzi, którzy się chcą uczyć tak naprawdę. Gramatyka, jeszcze raz gramatyka. Uczcie się gramatyki, to jest takie super, naprawdę układanka, takie fajne puzzle, gdzie wszystko pasuje do wszystkiego. Rodzajniki. Zwróćcie od samego początku naprawdę uwagę na rodzajniki, bo będziecie się o to potykać inaczej przez całe swoje niemieckie życie, bez sensu zupełnie. A można przysiąść po prostu. Niektórzy, o dziwo mówią niektórzy nauczyciele, nie ucz się rodzajników, nauczyciele niemieckiego mówią, nie ucz się rodzajników, to automatycznie jakoś tam przyjdzie. Nie przyjdzie automatycznie. To jest tak nie po kolei dla nas, te rodzajniki, że na przykład krzesło jest rodzaju męskiego, a regał jest rodzaju nijakiego, to jest dla naszego mózgu takie wyzwanie, że nie da rady się tego automatycznie nauczyć. Trzeba po prostu inwestować w to jakiś inteligentny wysiłek, typu kolory na przykład, albo karteczki, albo no, wiadomo. Tłumaczenia dosłowne też są czymś, co wam sprawiają problemy i popełniacie ten błąd, że chcecie się trzymać kurczowo języka polskiego albo kurczowo języka niemieckiego i każde jedno słówko osobno tłumaczyć. To jest niestety no, taki sobie bardzo popularny błąd. Często nie ufacie lektorowi albo podręcznikowi. Myślicie, że tylko się da wyjechać za granicę i wtedy się dopiero nauczycie, co też nie jest prawdą. I jesteście, naprawdę większość z was jest okropnie niecierpliwa. Mam na szczęście również paru cierpliwych uczniów, co mnie pociesza, którzy nie marudzą, a kiedy w końcu, tylko się po prostu grzecznie uczą i czekają na swój czas. I tak, no właśnie tak myślę, że tak powinno być, że spokojnie, podchodźcie do tego spokojnie, a nie tak na 3-4, bo muszę natychmiast. Także myślę, że to są naprawdę najważniejsze błędy, które przynajmniej jeden z nich każdy gdzieś tam na początku popełniał albo w dalszym ciągu popełnia, a chciałabym ułatwić wam tą naukę, chciałabym, żebyście w pozytywny sposób przeszli tą drogę, którą ja też przeszłam już od wielu dziesięcioleci, bo da się ją przejść w taki bezkonfliktowy sposób, że tak powiem, nie jakoś charuwa taka, tylko po prostu w fajny sposób. I to już na dzisiaj wszystko, a właściwie prawie wszystko, bo tak się składa, że oczywiście no już prawie tradycja tutaj, zaraz będziecie mieć ofertę na moim kursie Metody Agnieszki Dżumy. Mówiłam już o nim na początku. To jest taki kurs online niemieckiego, bardzo, bardzo łopatologiczny. Pisałam ten kurs 2 lata i on już niejednemu pomógł ogarnąć ten język w taki naprawdę logiczny, spokojny sposób i systematyczny, bo to jest jakby nie było 200 lekcji. Także można się naprawdę dobrze nauczyć niemieckiego. Zaraz jak tylko skończę z wami tutaj, czyli tam powiedzmy o 9, to zmienię cenę punktów, tam są punkty za naukę. Jeżeli ktoś z was robi już ten kurs, to łatwo, znaczy to radzę sobie doładować dzisiaj tych punktów, bo po prostu jest oferta, jest promocja tak zwana. Promocja jest do jutra do godziny 10. Natomiast jeżeli ktoś jeszcze nie zna tego kursu, to radzę sobie zajrzeć i zobaczyć pierwszych darmowych lekcji kilka, bo fajny kurs po prostu i tyle. No i oczywiście rzecz ostatnia, ale nie mniej ważna. Będzie kolejny webinar za miesiąc, 1 października. Już zbliżamy się powoli do końca roku. Już nawet wiem, co będzie i w październiku, w listopadzie, w grudniu, nawet wiem już, co będzie w styczniu. Wszystko już wiem. Słuchajcie, w październiku, 1 października spotkamy się na webinar pod tytułem Jak dobrze, poprawnie i skutecznie pytać po niemiecku. To wbrew pozorom nie jest taka... ja wiem, może to jest prosta sprawa, ale jest na pewno mnóstwo rzeczy, których nie wiecie, a powinniście wiedzieć i wszystkie te rzeczy zebrałam w jeden fajny wykład i ten wykład na pewno bardzo, bardzo wam rozjaśni w głowach, dlaczego tak, a nie inaczej i w ogóle jak do tego podchodzić, do tych pytań, różnych pytań, bo no, to jest po prostu problem wielostronny, że tak powiem, także
Także nauczymy się naprawdę fajnie pytać po niemiecku, zadawać różne pytania w różny dziwny i niedziwny i prosty i skomplikowany sposób. Cały ten temat rozpracuję dokładnie, znaczy rozpracowałam już dokładnie i pokażę Wam po prostu za miesiąc. Także bardzo dziękuję za przybycie tutaj w niedzielę wieczorem. Do zobaczenia 1 października. Mówię, że zaraz tam o 9 przełączę te punkty na tańsze na www.metodaad.pl. Dzięki za przybycie tutaj i zaczynamy nowy rok szkolny i zaczynamy się uczyć znowu. Minęły już te wszystkie wakacje, ferie, wyjazdy i tak dalej. Warto coś znowu porobić konstruktywnego. Także dzięki za uwagę dzisiaj we wrześniu. Do zobaczenia 1 października. Dzięki serdeczne i do zobaczenia.